To ogólnie będzie ciężki film dla mnie do nagrania, ale muszę się z wami pożegnać. Muszę wam powiedzieć, dlaczego taka decyzja i w ogóle. Zostawmy może to na koniec filmu, a na razie powspominajmy piękne czasy, początki, jak to wszystko się rozwinęło. Na starcie tego kanału nagrywałem gierki, w których w ogóle się nie odzywałem. Po prostu grałem, po prostu miażdżyłem i po prostu zabijałem przeciwników. No i taki moment, który mega wspominam, to jest mój rekord 32 kile solo na składy. Oczywiście był to rekord polski, byłem dobry w tą gierę, po prostu byłem dobry. Nawet popularni streamerzy reagowali na moje akcje. Szanuję, szanuję. 1 HP. Co ciekawe, na starcie Fortnite'a wygrywałem totalnie każdy turniej, w którym zagrałem. Na przykład za ten dostałem pełno koszuleczek Fortnite'owych i jedną w tym momencie noszę na sobie. Ciężko mi się przyznać, ale byłem faktycznie Fortnite'owym kidem. Wygrałem! Co? Tak jest, wygrałem. Wygrałem na przykład tak z dupy też turniej u Stuarta. Ej, dobra. Mamy gościa, dobra. Brawo! W ogóle był to turniej duo i wykierowałem jakiegoś randomowego dzieciaka, który mi tak dziękował. Dziękuję, Morto! Rafa Leo, ja! Było śmiesznie. Później wszystko zaczęło nabierać tempa, zacząłem robić poradniki i całkiem dużo osób je oglądało. Jednak jeżeli kucamy lub stoimy, nasza celność wzrasta. Nawet tańczyłem dance'y z Fortnite'a w teledysku, który ma ponad 50 milionów wyświetleń, więc było grubo. Tak wyglądał mój pierwszy filmik z kamerką. Jak słyszycie, nie byłem zbyt rozmowny. Pozdrawiam, dzięki za oglądanie. Ale tak to się wszystko zaczynało i później połączyliśmy kanały z Sugarem. Zajmujemy kanał! Zrobiliśmy kiedyś nawet turniej streamerów. Świetna rywalizacja o fame, pieniądze i uznanie. To właśnie fame Fortnite. I wygrał bez Nikos. GG. Kurde, dużo się podziało przez te parę lat nagrywania. Wbiliśmy czempiona w 4 godziny, rekord totalny. Jedna z lepszych serii to było trollowanie randomów. Co się dzieje? Kolega nam się dławi chyba. Ej, ej, ej. To nie jest śmieszne. Naprawdę się martwię. Co za typ? Ej, lubisz w dupę? No ci powiem. Były też gorsze momenty, w których ledwo psychicznie dawałem radę. I kolejny. Rozwal ty biurko, bo nie będziesz na takim grał. Jak na taki. A później powstał nasz własny team, TeamBot. Uwaga, uwaga, zrobiliśmy, a właściwie stworzyliśmy przewspaniałą drużynę dla youtuberów. Nasz bootcamp to było coś legendarnego. Będzie robak? Tak. No nie robak. Co robi? Mimo że czasami dostawałem prosto w ryj, to nigdy się nie poddawałem. Co się stanie, to się stanie. Jestem dobrej myśli. Pierdziele! Era distraków to była za mocna era, zdecydowanie. Sugarowi się dostało. Piotruś knie, popatrzcie, aż czerwony zrobił się, haha. Paczolowi również. Sraczol znowu dostał bana? No bo była pewnie znowu jakaś drama. Jacobowi. Hiperhipokryta, gdzie twoja logika? Gdy na swoje miniatury wrzucałeś schowyra. W sumie każdy dostał lekkiego liścia w tych distrakach, ale to było wszystko dla beki. Przyznaję się, to nie jest tak, że was nienawidzę. Wow! Nie no, bo niektórzy naprawdę myśleli, że ja nie cierpię tych ludzi. Bez przesady. A jak nasz wspaniały TeamBot się rozpadł, to jest informacja, która nie mogła czekać. Po prostu, jeżeli team nie istnieje, to musieliśmy wam od razu dać znać. To jedyne, co nam zostało, to chlanie na odcinkach. Po rozpadzie teamu w sumie zmieniło się tylko tyle, że przestaliśmy nagrywać z Kepciem i Smartim. A my zostaliśmy tacy sami. Dalej wyzywaliśmy innych youtuberów. 2 lata ci zajęło, by pokazać mordę. Nic to nie zmieniło, filmy dalej nie są dobre. Dalej dla beki oczywiście, taki mam humor. Zrobiłem nawet piosenki typowo o Fortnite'cie. Strzelam z daleka full auto, bo tak zabijać jest łatwo w ciul, bo tak widziałem upadł w ciul, bo jak pyskuję, to dostaję w dziób. I co, dalej robiliśmy śmieszne challenge w Fortnite'cie, aż po dzień dzisiejszy. Sąga jedno. Napiszcie proszę, w którym momencie to wy zaczęliście nas oglądać. A więc żegnam i zaczynam od nowa. Właśnie tak, otwieram nowy kanał i zaczynam swoją historię na nowo. Będę wrzucał tam codziennie filmy, więc wbijaj i subskrybuj nowy kanał. Nazywa się Rafael, masz link w opisie, link w komentarzu, wszędzie masz linki. Jeżeli dobijemy tam 1000 subskrypcji w 24 godziny, to jak za starych dobrych czasów nagrywam distraka i wy wybierzecie, na co nagrywam distraka lub na kogo. Let's go! Nie no, jaram się, przygoda na nowo. Aż za bardzo się podjarałem i pierwszy odcinek już wleciał. Uwaga, z kim? Oczywiście, że z Sugarem. Testowaliśmy tam wspólnie najnowszą FIFA, a za każdym razem, gdy przegrałem mecz, Sugar mnie defilował. Pyk robił i to było tak bolesne. Nie na sutka. Natychmiast oderwij plaster w kierunku pod włos. Gdzie jest kierunek pod włos? Nie ogarnę, gdzie jest pod włos.
Kurwa! Co to się... Ale nie poszło tak wszystko. Nigdy więcej. Musicie ten film zobaczyć, przy okazji zasubskrybujcie tamten kanał, bo tam właśnie będę robił daily. No i trzymajcie się widzowie, pamiętajcie, 1000 subów to diss track. Hihi, nigdzie się nie wybieram i sklikbejtuję was jeszcze nie raz. Nie no, mam nadzieję, że się cieszycie na wielki powrót. Naura.